O, znasz tego chłopa? To jest mój ulubiony naturalny człowiek. Naturalistyczny, tak zwany. Spartiatik! Ej, zobacz, ale ile ludzi go ogląda. My nie wierzyliśmy, że tamten jak się bił z indykiem, to 100 osób oglądało na parkingu. On też mówił prawdę, nikt nie chciał słuchać. Witam. Kiedy idziemy na ryby? Jakie ryby? Ty ciągle o to pytasz. O co chodzi? Oh my god. Prowadzenie coś dla jaj, żeby nikt nie używał, ale musi, żeby coś innego było zgodne z prawem. Tam Apple, tak? O to ci chodzi? No ta, prawda. Płacę za telefon, nie za jakieś nadgryzione jabłko. Czy 5 silverom uda się pokonać gracza z 10 levelem na Faceicie, który w prime był top 4... Tupę, nie wiem co to jest. O, zoba. To na czasie jest. Będę grał w Kingdom Rush'owego, no. Ej, właśnie, zobaczyłem te japońskie domki, mi się przypomniało, widzowie. Obejrzałem jeden odcinek Shoguna, tego nowego. Zarąbisty. Oglądajcie też. Chyba 3 odcinki są i co tydzień albo 2 wychodzi odcinek, coś takiego, nie wiem, ale są 3 odcinki na razie. No, nowy serial, Shogun. A i tak było? To kto to nagrał, jak tak było? Na Disneyu to jest. Na Disneyu ten Shogun, ale zarąbisty, no. Jak na razie. Dobrze się zapowiada. No, ale to nie jest o tym, o bombie atomowej, jak coś ten Shogun. Oho! Dalej oszust z Subwaya. No dawaj. No już kłamie. Nie, serio. No to jest kłamstwo, nie? Odpowiedz mi na pytanie, czy to jest kłamstwo. Z Jerbą czy mam współpracę? Nie, ale kurupi pije. Tyle ci mogę powiedzieć. Kup se też. Albo inne, nie wiem jak chcesz. On nie je mortadeli. Czekaj, on dał mortadel do środka? Chyba nie. Kolega był w USA i tam sery tyle napieprzają. W Polsce 1/3 kładą. Tego co tam? Serio? No ale jeżeli naprawdę tak jest, to za ile to kosztuje? Ile takie coś? W dupę. Kurde. Ty, jakby tyle kładli do tych kanapek, to przecież jedna na cały dzień by była. Jeszcze na pół dzielą, to masz dwudaniowy obiad, śniadanie, kolację. Na... Stary, tak jak ja? No. To nie zadziała. A co zadziała? Co na ciebie działa, jeżeli chodzi o facetów? Jakich facetów lubisz? Napisz na priv, jak zaczniesz plecaki. Co masz? Co? Nie, musisz siedzieć. Perfum. To jest bardzo konkretna. Czy to jest fajny perfum? O Boże, nie, a co masz pod płaszczem? Dobra, nie mogę go słuchać. O. Skąd przybyli bandyci, którzy mieli... Co... 20-letnia gra. Co jeśli okła... Nie wytrzymam, dupa. Nie wytrzymam. List gończy z moją podobizną. Aha, więc to jednak twoja gęba znajduje się na tym papierze. Dlaczego się od razu... Ta gra chyba nawet więcej niż 20 lat, nie? Za co jesteś poszukiwany? Nie wiem, szczerze. Tak, tak, wiem. Pozwól, że coś ci powiem. Gdybym wiedział, że trzymasz sztabę z tymi... Marzę o maratonie plecaków przez 3 następne miesiące 50 tryków z rzędu. Spełnię to marzenie. Rozumiesz? Te filmiki są dla dzieci. Pierwszy raz Gotika odkry... Aaa, masz rację. Taki remake. Lajolk, no. Wracając jednak do... I co, będzie karał niedaleko domu Fulorda? Nie wyglądali jednak jak banda Onara.
Witam, Zoziano. Mniejszej grupy, która osiedliła się w górach niedaleko. Dobra, no Gothic klasyczek. Witam wszystkich. Pytanie, dlaczego witam. Na moim talerzu znalazł się sznycelek? Nie nie polędwica, nie jakaś pierś kaczki z kurczaka. Dlaczego sznycelek? Co to za pytanie? Ja nawet nie rozumiem, czemu ktoś miałby... Widzowie, czemu ktoś w ogóle by pytał, czemu na jej talerzu, tej pani, jest sznycel, a nie schabowy? Czyli... O co chodzi? To jakiś inny uniwersum. Ale... Mnie bardziej ciekawi, co to jest za wisior w dupie i co to za dziwny obraz w tle. Nieprzypadkowo. Jak rozmawiamy o tym, co jeść, to pamiętamy, że jedzenie dobieramy w zależności od tego, czy to danie nam podniesie poziom insuliny. Dlatego, że stały i niski poziom insuliny to jest podstawa, żeby być zdrowym całe życie, bo podniesienie poziomu insuliny to jest droga do czego? Do insulinooporności, do cukrzycy. A w tym mam... Dobra, teraz już poważne pytanie. Można być cukrzycą od jedzenia mięsa? Ale rel napisz. W momencie, jak my będziemy mieć skoki cukru wyżej, niżej, to nic dobrego niestety nas nie czeka. Dlatego sznycelek. Dlaczego? Bo to jest połączenie białka i połączenie tłuszczu. A tłuszcze nie powodują podniesienia poziomu insuliny. Czyli mięso tłuste będzie zdecydowanie bardziej przyjazne dla naszego ciała i zdrowia. Ale kurczak, a to kurczak nie ma tłuszczu, tylko samo białko. Nie jest jeszcze lepszy? Niż mięso chude. Obowiązkowo probiotyki, kapusta kiszona i trochę tartej martwy. Można to wymieszyć. Najzdrowszy posiłek. Witam wszystkich. Pytanie. Nie wiem, o co tu w dupę chodzi. Marchew ma tyle cukru, że ludzie z cukrzycą nie mogą jeść? I zjem w najgorzej ocenianym barze mlecznym w Warszawie. Witam. Zamówiłem sobie zupę. Czy to AI? Czym się różni spadek? Co? A to jest stare. Piatix od papieru toaletowego. Papier się rozwija. No widzisz, a twój stary się zwinął do trumny. Ta, to jest AI. Nie powiedziałbym tak. Ale co to za kanał? Nowy jakiś? Pamiętam tego shota, bo niedawno go też ktoś wysyłał z pół roku temu. Przypomnieniem. Pomidorową. Do tego wziąłem jeszcze kotleta mielonego z marchewką i ziemniakami. Zapowiada się pysznie. No niestety nie do końca. No niestety opinie tej zupy się sprawdziły. No, zwykła tak woda wygląda. Z koncentratem pomidorowym. Jedyny ale to nie była melina. To, że makaron nie był rozgotowany. Myślę, że w tej zupie nie to było to nie była melina. Bo jeśli by była, to przynajmniej trochę by to wszystko podbiło smak. Przejdźmy teraz do kotleta. No niestety nie było lepiej. Kotlet przynajmniej w połowie to była bułka. Ewentualnie jakiś inny wypełniacz. Po prostu to nie miało konsystencji mięsa. Biorąc drugi kęs kotleta, po prostu poczułem, że jest kwaśny, czyli że jest stary. Ten kotlet to kiedy był robiony? Nie był robiony. Jaka nazwa kanału była? Szoty z meliny. Rzeczywiście taka była nazwa kanału. Ty nie chodziło... Okej, okay, nieważne. Ale to nie chodzi o mieszkanie. Pana posła Bosaka. Czy wy planujecie... Nie, nie, nie. Co to za speedrun? Kiedy to speedrunujemy? That felt good coming off the fingertips, I'll tell you that. I've been here 60 years and I'm still not. Fantastyczne premiery lutego. Co? Dzięki Saulek za 43 lata. Witam. Uwaga, 43 lata. Klątwa świętych. Dzięki, 48, wybacz. Dzięki bardzo. Przepraszam, dziękuję bardzo. Sorry, Mark, tak jeszcze raz. Cześć, co mi oglądasz? Nie, nie, nie.
Wiedźmin. Co wiesz o morderstwie, po kolei i ze szczegółami. To było tak. Wracam z robót w Oxenfurcie i widzę nad miastem słup dymu. No, myślę, znowu przegapię, jak palą jakąś babeczkę, szlakby to. Ale to nie na rynku był ogień, tylko u nas. Widzisz, nie, nie, no ty. A czy może później? Nasze rzeźby. Ludzie zlecieli się do pożaru i znaleźli Fabiana o tu obok. Jak dotarłem, już go ładowali na wózek. Krasnoludy to rasiści, nie? Widzieli wcześniej coś podejrzanego? Ktoś słyszeli? Mówili, że nie. A nawet jakby słyszeli, to i tak by nie pomogli. W Nowigradzie ludzie przejdą obok krwawiącego dziecka na ulicy, żeby trzewików nie pobrudzić. To co ich obchodzi, byle krasnolud? Powiedz. No, rel. Po kilku ludzi sobie jaja zrobiło, że stwierdzając... Tylko płaskoziemcy, co? Że nikt nie może być aż tak głupi, żeby w to uwierzyć. No i się pomylili. Messi jest rasistą? Co? Przy nie jest krasnoludem. A tak od tego się zaczęło, czy że jest? Założyli Towarzystwo Płaskiej Ziemi i dosyć masę ludzi zaczęło w to wierzyć. To jest, kurczę, to nie wiem, jak można w dziedzinie. Ja nawet kiedyś, tak, kiedyś nawet poznałem płaskoziemcę, prawda? Dziwnego płaskoziemca, leciałem, jechałem z nim pociągiem, taki starszy pan i on miał kilka argumentów. No to, że na przykład gwiazdy się nie obracają wokół Ziemi. To dla niego był kluczowy argument. Mówię, ale przecież obracają się, no nie? No nie, nie potrafi. I on na bazie tego rozbudował sobie całą rozłożoną koncepcję. Gdzie błąd był już na samym porażeniu. Tak, dokładnie. No nie? Inny powiedział, że satelity nie latają. Mówię, no dobra, ale to masz godziny przelotu. Czemu nie jedziesz się na streamach jak kiedyś, bo cię rzadko widzą? Weź sobie, wyjrzyj za okno. Nie mam powodu krzyczeć. ISS sobie zapierdziela. Reszta widzów jest miła. No nie? Jak przecież wystarczy wziąć sobie lornetkę, widać bardzo dobrze te panele słoneczne. No, po kilku ludzi sobie... Kiedy Wiedźmin? To jest Wiedźmin 1? To... Geralt! Nie no, dopiero jak remaster wyjdzie. Przecież to jest brzydszy niż Gothic. Jezus Maria. Dobrze, że jesteś. Za chwilę będzie tu niezła haratanina. Wygląda spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. Jelin osiągnął swój cel. Prawie wszyscy nieludzie z Wezimy chwycili za broń. Jak mu się to udało? Paradoksalnie wielka w tym zasługa zakonu, który zaczął mordować kobiety i dzieci. A wtedy nawet najbardziej zasymilowani chwycili za broń. Nie wiem, kto dowodzi zakonnikami, ale to było najgłupsze posunięcie od czasów króla Desmoda. To jest to całe Sekiro? Tak, a ten krasolud to twój stary. Dobry wieczór, Tobowiec. Dobry wieczór, Nick. Myślę, że powinieneś tej książce napisać bardzo jedno... Czy jesteś w stanie ogarnąć lekarza, żeby miał teścia z apteki? To nie jest kwestia ogarnięcia lekarza, tylko po prostu musisz się zgłosić na wizytę. Przepraszam cię, żartowałem. No i pytanie, co cię interesuje, bo jeżeli cykl, no to żaden lekarz cyklu ci nie rozpisze. Natomiast terapię zastępczą na fizjologicznych wartościach testosteronu i innych hormonów jak najbardziej, jeżeli... Czekaj, co on nam chce wcisnąć? Oto ten od tego, od lodówki. Sigma. No i co, zamontował chyba, czy nie? Nie znam się w dupę. No i nie ma dziury w ścianie. Widzowie, ktoś się zna na tym, bo ja w dupę nie wiem, co się stało, a chcę wiedzieć. To jest... Ja nie wiem, co się wydarzyło. Właśnie wbiłem dzisiaj plecaczki 20h, no trochę mniej, ale tak. Że syf zostawił? Nie, no chyba nie o to chodziło. Kurki są słodkie. Króliki też są słodkie, nie? O, dlatego zrobimy dzisiaj na szybko królika! Mam dwie nogi z królika, no takie dziwne, bo dziadek więcej nie miał. Masło, nogi, chcemy je obsmażyć. Peper, sól, nie bójcie się, ja nic temu królikowi nie zrobiłem, wziąłem tylko nogi i go dalej wolno opuściłem. Królik przerumieniony, zajmuję go na sekundkę. Daję cebuleczkę. Co ty mówisz? Czosneczek królika. Co jest, doktorku?
Joker. Joker, no. Ze studni ususzone prawdziwki. Można dać też lewdziwki, ale akurat nie mam. I niech mi się to teraz dusi. Dobra, z półtorej godzinki. Czuję, że królik jest mięciutki, więc to wszystko teraz zalewam śmietanką 30. Tak ona to wtedy zagęści sosik i będzie pyszne. Sosik się zagęści, udaje jeszcze pietruchę. Piśniuni, opał jest dzięki firmie... Nic brzydszego już dziś... Nic Cześć. Brzydszego już dzisiaj nie zobaczysz. Ty, on mówi o poprzednim tym? Co jest? Zgadzam się z nim. Ty, mortadelę mu daje, tylko taką lepszą. Hey, move, dude. I'm seeing how this works. Back up. Now, go to ifeedraw.com. Excuse me. Dzięki, trendowaty za 7 lat. Subskrypcja w ramach wspierania mniejszości żydowskiej w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Wszystko pójdzie na cele obrazów w polskich domach Żyda. To jest tradycja, to nie jest obraźliwe. No. Dobra, skip. Czy to jest ten od tych obrzydliwych jedzeń? Witam Black Blue, siema. Ej, co to w dupę są za dziwne bułki, takie mięciutkie, takie... W sensie, jak to opisać? Jak wata jakaś, co to jest? Angielka? Nie no, dziwnie wygląda, coś jest nie tak. Cześć, co to jest to białe, bo nie spojrzałem. Majonez? Majonez. Nie no, dał majonez? Klej? Zaraz zerknę, Quinto. Co to jest? No nie widać. Ale to nie jest majonez na oko, to wygląda dziwnie. Pijanka? Jaka pijanka? Pijanka w płynie? Co to jest pijanka w płynie w dupę? Krem z pianek, marshmallow... A, okej. To nie jadłem tego nigdy. Oczywiście jajkiem wysmarować. O, Tesco. Jak to wygląda? Boże, jak to wygląda? Tak ohydnie, że to jest luj. Co to wy... Pokazuję w ramach, jak smakowicie to wygląda, a ja się zaraz żygam. Dzięki Hor... Czej. Horniczard? Czej. Zazwyczaj haczyki w miarkach mają wybity tego typu otwór, który pomaga na zahaczeniu miarki o wkręt, bądź też o łepek gwoździa. W ten sposób z łatwością możemy narysować koło, bądź też zaznaczyć jakiś promień. A jak już jesteśmy przy rysowaniu koła, to jest na to prostszy sposób. Ej, no. Wystarczy wbić gwoździa, bądź też wkręcić wkręta w podłoże, wysunąć miarkę na pożądany wymiar, zablokować Zaraz i przy pomocy ołówka, którego zahaczamy o haczyk, rysujemy koło. Co? Czyli zrobił to na odwrót, co mu tam dają tą dziurą. Czej, Nike, o!
Jezus. Dobrze. Dzięki za tego. O, to ten Polak. Co on je, Tatar? Dzień dobry, Mietka tatarska. Bruk happy. Po jednym gryzie bruk happy. Smakuje mu, nie? Dzień dobry, Mietka. Ej, czaj, myślałem, że od drugiego nie zabrał. Ale oszust. Zjadłbyś? Nie teraz, ja patrzę shortsy. Nie troluj mnie. O, Sekiro. Ej, ten armor fajny. Dzisiaj tani i szybki sposób na zrobienie gładzi, czyli nakładanie masy. Czemu mi takie filmiki teraz pokazują? Na demonie nienawiści? Co? Metka cebulowa Brook Happy. Dlaczego bursztynów warto szukać nocą? No oczywiście, jeżeli mamy przy sobie lampę UV. To takie niebieskie światło, którym nie powinniśmy świecić sobie w oczy. Natomiast warto świecić pod nogi. Popatrzcie, jak wygląda bursztyn, a jak wygląda cała reszta. Po pierwsze, bursztynu szukamy w czymś takim, co nazywamy potocznie śmieciem. Czarne patyki, które wyrzuca morze po sztormie, kiedy już może śmieciem? Się uspokoić. Wszystkie drobinki, które tutaj świecą się na taki blado-żółty kolor, to właśnie bursztyn. Cała reszta jest tutaj czarna albo biała, a bursztyn świeci na żółto. Tak wygląda dopiero złowiony bursztyn w świetle UV, fajna. A tak wygląda w świetle zwykłej latarki. Ile za taki? Ej, wie ktoś ile serio? Taki fragment mały, ile to chodzi na wolnym rynku? Pół godziny minęło? Od czego? Ale od teraz liczymy. So big, you know? Look. What? There's your friends. Oh, monkeys. Wow. Are you calling me monkey right now? Yeah, you look like them. Hey, I'm just a proud Korean. Are you discriminating an Asian guy? I don't look like monkeys. No, but they are cute. Look, Znam like bardziej you. Podobne just osoby. Because they're cute? Yeah. Oh, yeah, you're racist. To say that. Wow. I'm not gonna lie. Ale czemu napisałeś Fortnite? Witamy ponownie w wesołym cyrku. Witam. Według moich szacunków cel znajduje się 10 km. A jak wygląda w zawodówce? Ale może być metrów. Słyszałeś, że Gocha nie zawalczy z byłą żoną posła PiS, bo ją do paki zawinęli? A za co? I nie będę oglądał slaut. Hej, to jest ten? Zostaw mnie, zostaw mnie! I potem mówi, no rozumiesz, znasz ten mem? Nic do ciebie, nie, wszystko jest okej, wszystko dobra, okej, stop! Gdzieś tutaj zobaczcie, co się dzieje. Dostałem już po pierwsze w pysk, tak. Jestem zaskoczony. Bardzo mi się to nie podoba. To, że Wojtek dał mi w pysk, mogło się skończyć tak, że ja albo czuję się urożony, ale po tym, co zrobił, ja mogę też być już dawno na ziemi. Co by było najlepsze? Najlepsze byłoby to, żebym skrócił czas reakcji. Czyli w momencie, kiedy jest to, ja od razu przechodzę do ataku. Tak by było idealnie. Ale tak nie jest. Oczywiście niektórzy tak mają, ale trzeba troszeczkę poczekać i gdzieś się do tego przygotować. Więc nasza praca będzie polegała na tym, Sara, że mam gdzieś ręce, zerknę. Patrzę, co się dzieje, gdzieś tam analizuję sobie i gdzieś kontroluję jego ręce. Ale na razie nie robię tego. Przyzwyczajam się do tego działania. Co? Nic nie zrozumiałem. Co mi to pomogło? Ile będziemy na niego czekać? Godzinę? Jasno. Drzwi zdyk, ty luj. No i dobrze zrobił. Powinnoś takie drzwi dawno temu wymienić, nie? Ej, fajne jedzenie. Lepszy niż tamten, co robi te. Witam, Sarnina, witam. Holandia ma absurdalny problem z mieszkaniem. Chciałbym serdecznie.
Jak baterię trzyma, nie wiesz. O, tego chciałem pooglądać. Zapomniałem, no i luj. A to teraz zerkniemy. Tego to nie wiem, trzeba było sprawdzić. Ile czasu to stoi? To jest ten z Lombardu, tylko jakoś chyba inaczej wyglądał. Zmiedził się. O, to już leży tutaj trochę. Wszędzie z nieużywana, jak nie chodzi, to bateria puchnie do wypierdzielenia wtedy, nie? Znaczy, no traci pojemność swoją, to wiemy, no. Dlatego ładujemy z... A nie, to jest on, w kurce. 80%, nie? Stoi tam. Co? No. 150, ile ja z tego zajdziesz? Ja w miesiącu ją ściągam i podłączam, nie? Żeby ile z tego ściągniesz? Ile z tego urwiesz? To ja raz w miesiącu ją ładuję, nie? Dobra, to jakiś useless shot, ale zerknijmy na ten kanał. Na szybko. Na szybko, widzowie. To na kogo będziemy to pisać? No, nie. Oni we dwóch są? A. To nie jest wasze? Moje. Raz też takie drzwi skopa, ale lekko i tak były wniecione. One nie, z tych ty były. Z tego takiego, jak to się nazywa? Dobra, nieważne. Moje, te takie drewniane płyty. Robię. To moje, to i twoje, to twoje. No i tak dalej, i tak dalej. To na kogo będziemy to pisać? Co? Tu wsadzić? Tak. Na ramienie kopnie? Nie. Mocno włóż, no. I teraz masz moc tam ustawiać. Dobra, to na minimum. I co to jest? Włączyć to, nie włączać tego. O, no. Co to jest? No takie coś. O, no. Tu wsadzić? Tak. Teraz mnie kopię? Nie wiem, nie dowiedziałem się, bo się skończył filmik. Jak to ubijać? Kiedy więzienie Alcatraz? Ogólnie potrzebuję stówkę. Ujo. 10 zł. Ile? Minimum 8 dych. No to daj 6. Daj tą dychę więcej. No już dałem 2 dychy więcej. Daj jeszcze dychę więcej. Chociaż tą piątkę najwięcej. 55. Jezus Mario. 55. 40. Słodne. Ogólnie to potrzebuję jest. Stówkę. Ujo. To jest słodne. Bardzo, nie? Jezus Maria. Się zastanawiam. Bo tu nieraz takie rzeczy były w tych lombardach, ale jakie to jest ciężkie życie ktoś musi mieć, to bardzo, żeby wyobrażasz takie sobie coś? Obrączkę ma? No jeszcze. Nie przypominaj mu, że ją ma. Ja się z grabi targuję? No tak, z grabi, ale wyobraź sobie, że potrzebujesz bardzo, na co on potrzebuje aż tak bardzo, żeby pójść do lombardu i coś zastawić. No ciężko, to jest smutne, no. Ja to dużo takich przypadków z tego pamiętam. Też mi się wyda... na rompera. Ale przecież romper has 2 złote kosztuje, co ty gadasz? Tam chcę 50. Ta chyba cię poluzował. No to 400 teraz dostaniesz, to sobie zrobisz od razu wydać. No to muszę na kanał pojechać. Ten typ. Ten typ mówił, że ma 3 mieszkania i zawsze mówił, że na strychu porządki robił. No. Tak jest. Też ja mi się wydał cię. Ile ty za nie dałeś? 1200 coś. Ile? 1200 coś. Paragonu nie mam, bo przesiała, ale 1200. Słuchawki? OWU? Ja się nie mylę, tak. Ja nie wiem, mówię. UWU? No, podobne, nie? Serio? To są słuchawki UWU? Bez kitu, to te. Jezus. Aż omelałem monitor, widzowie. Może ktoś pomóc mi zetrzeć to? Ile ty za nie dałeś? 1200 coś. Ile? 1200 coś. Większość z tych ludzi, jak oglądałem ten kanał, to albo na chlanie, albo na maszyny. Często podpisują zastaw na miesiąc, odbiorą, po czym przedłużają o kolejny. No straszne to jest. Przerażająca taka perspektywa. Co, ile trzeba w życiu mieć pecha i złych decyzji, żeby do czegoś takiego doprowadzić. No, lipa straszna. Kiedyś u was wystąpiłem. Tak? No, ale to tego. Z2. Z2, a max 3. Kurczę, no to gdzieś na pewno powinno być. No bo tu nie. Do złożenia. Mhm. Metalowy? Zarabiano plecaki. Skąd wiesz? No kurczę, czytałem.
No jak to po niemiecku? No po niemiecku, no ja w niemiecku akurat coś tam czaję. To weźmy przecież, że to jest napisane. Tak, to jest składany. Tak, on jest składany. Tak. No radnie zobaczę się. Klasik. I co słuchają, nie? Może... Co to k***a gra? No to... Co ty gadasz? Chyba... Ty, ale te żółte zobacz, co ci... masz głośniczek? No, ty dobra. No, ale gdzie tu jest ten głośnik? Wybacz, ale na drugi ekran cię daję, bo plecaczki muszą być odpalone. Mario, czy ty przypadkiem wczoraj nie wyzywałeś mnie, że plecaki będę grał? Tracisz w tym momencie moderatora, a jutro odbiorę ci zapas żyta. Odebrany zostanie zapas żyta. Kiedyś u was wystąpiłem. Całej twojej rodzinie. No, ale... Dalało nam chatę w ciebie czynowym, nie? Rura pękła, nie? No. Od kominka, nie? Od ta miedziana, nie? Na lucie. I kurde, dalało nam chatę, chłopie i kamery, poszły cały dysk, sam dysk 1000 zł. To ty miałeś w chacie kamery? No, co ty myślisz, kurde? Co ty? No kurde, chłopie. Ja myślę, że tam kurde, taki żul jestem? Kamery wszystko, kurde, chłopie. Po czerwień, ja cię w nocy będę widział. Boże, jak ja to słyszę... Nie no, to nie wiem, czy nawet powinienem gadać takie rzeczy, ale no, wiesz jak to jest, jak podchodzi do ciebie żulek na ulicy i opowiada historię, jak to go nie ukradli i albo coś. No, w końcu mówi, że potrzebuje 5 zł. No to tak brzmi. Dalej nam chatę w ciebie czy no? To tak brzmi. Albo chcesz pozdrowić? Chłopaków z czarnego, z więzienia mojego. Tam skąd wyszłem. A ty w więzieniu byłeś? No a gdzie miałem być? Ile czasu? Teraz? 8 miechów. Co to jest, nie? Luzik. Albo chcesz pozdrowić? Chłopaków z czarnego, z więzienia mojego. Jezus Maria. No i wow. Najlepszy na koniec, nie? Limuzyna. No wesela. Teraz takimi. Ale patrz, normalny typek. I w sumie czemu tego doneta nie wystawi? Pewnie by sprzedał po normalnej cenie, tylko idzie do lombardu. Nie? No. Bo jeszcze rozumiem tych żuli, co potrzebują przez jakieś uzależnienie swoje dwie dychy na ten moment, już pewnie za pożyczeniu wszystkich, jedynie w lombardzie jest nadzieja, ale no taki zwykły typ. Nie rozumiem, po co zwykły człowiek ma iść do lombardu coś sprzedać, bo przecież to się w ogóle nie opłaca, nie? Chyba, że naprawdę ci się nie chce i albo masz wyrzucisz, albo może pójdziesz zobaczyć ci w lombardzie coś ktoś da. Jedyna taka chyba możliwość. Ja wyjechałem czołówkę, no, tylko tylny zderzek kurwa było widać, jak wjechałem pod autobus. Do mnie raz żul przyszedł i mi amarynę dał i 20 groszy i z nim wypiłem na pół. Tam sprzeda od razu jak potrzebuje na rompera. No tak, ale ja nie mówię o tych, o żulach, bo to masz rację, że żul tak. Czy tam jakiś taki, powiedzmy prawy żul. Ale pytam takich normalnych ludzi, czy naprawdę ktoś chodzi i coś chce sprzedać w lombardzie w dzisiejszych czasach, to mi się wydaje mega useless. Bo tamtą k***ę się tak pobawiłem, nie? Troszkę popiłem, wy***ałem się i zgubiłem. Wy***ałeś się? No jak? Dwa litry? Na co on upadł? Boże. Nie no, nie powinienem nawet się śmiać, ja nie mogę tego oglądać. No nie... Boże... Na pięść! Snoop Dogg... Za dużo. Czyli pół litra na łyb? Ale za taki... Bo tamtą k***ę się tak pobawiłem, nie? Był gość, co mówił, że mu rzeczy... Co? Zaczął wynosić pewnego mieszkańca celnego za nic, a później okazało się, że on tam normalnie rozkuł piec, okna, drzwi wystawił. Ale czemu? Czekaj. Ale co? Czekaj, co w dupę? Zimno? Zimno? Nie, wesoło jest. Wesoły autobus. O, wesołe życie, kurde, autonom.
Świera się urwanie to. Ja trzy, aha. Kojarzę ta komórka. Zimno? Zimno? Nie, wesoło jest. Dobra, na poważnie pytam. Skąd on ma telefon taki jeszcze w pudełku, żeby tu sprzedać? Przypuszczenia wasze oczywiście. Jak ukradł? Przecież Lombardzie chyba już nie są te czasy, że oni przyjmują kradzione i tak dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. On to kupił gdzieś? Czekaj, on teraz kupuje, tak? Nie, on chyba sprzedaje. Ciężko powiedzieć w dupę. Jak z domu z kopalni? Nie zapomniałem, ale akurat kasy nie brak, wiesz? Kurwa, cały czas brak. Kurwa, zima, kurwa, trzyma. Potrzebuje robotę. Nie ma nic jakichś remontów albo coś, kurwa, roboty od kogoś. Kurczę, tu by się przydało ściany odmalować. To byśmy się dogadali wtedy, albo co? Ale to ja sam mógłbym to zrobić. Nie zapomniałem, ale... Czyli na sprzedaż go robimy. Można pod zastaw, czyli... Na miesiąc? Znaczy no, wie pan, że nie będzie odebrany, no to lepiej od razu tą umowę robić na sprzedaż, nie? Pod zastaw to jest taka pożyczka po prostu na duży procent, nie? Tylko dajesz telefon w ramach takiego... Czy tam telefon, tą swoją rzecz jakąś w ramach tego, jak to się mówi? Takiego depozytu, tak? Na średni procent, ile to jest? To pewnie jest w ustawie jakieś. Kuś. Wyjaśnij mi jedną rzecz. Wydaje mi się, że już nie ma tak jak kiedyś, że mogłem sobie z dupy wziąć. Tylko to jest określone jakoś. Ten mnie klient posądza, że ja te karty za 120 zł sprzedałem. Jaki klient? No ten, co te karty przyniosłem, nie? No. No i on twierdzi, że go wyjąłem na kasę, że wziąłem 120 zł za karty. No, mówi, że widział filmik, że ty mi dawałeś, bo akurat do ciebie je sprzedawałem. No. No, że ty mi dałeś 120 zł, że ja go wyjechałem w kosmos, w powietrze. Że ty mi wtedy, pamiętam, że dawałeś 30 zł za to. Kubuś. Dobra, to rób, Kuba, te trzy dyszki. Sprzedajemy. Nie, na miesiąc, poza co? Snoop Dogg. Terminator wjechał, Kuba, ty, co się tak puszysz, bo ci zaraz co wpadziesz w ten segment. To wal, bo cała gmina mi wali, Kuba, na pyski nie może mnie pokonać. Dobra, to rób, Kuba. Jezus Maria. Ej, chciałbyś pracować w Lombardzie? Bo to naprawdę jest, wydaje mi się, ciężka przeprawa. Tam jest jakbyś był strażnikiem na spacerniaku, tylko nie masz broni. A moją latarkę sprzedałeś za 10 zł? Ja byłem i ja ten Snoop Dogg. Latarkę? Taka fajna, duża, czerwona. 110 zł, nie? Ciężej niż streamer. Czyli ja bym się nadawała? Ale ja mogę zbanować kogoś. Nie, świruję. Polecie to. Zobacz. Jak idziesz z psem. Na piaski górkowe. W nocy. Wieczorem. What do you have for sale, my friend? Well, I have a lot of things. You can check it out. Some of them is... I don't know, but it's not good, it will go to the trash. Czyli tłumaczył swoje filmy? A jak Kuba, trochę trzyma, nie wiesz. Oj, tego to nie wiem, trzeba było sprawdzić. Ile czasu to stoi? O, zobacz. To leży, to widziałem to, no. David. Wszędzie jest nieużywane, jak nie chodzi, to bateria puchnie do wypierdzielenia. No, dobra, wystarczy tego Lombardziasza, ale trzeba go pooglądać normalnie. Czyli takie typowo kobiece, nie? Czy nie? A ja wiem. Jak ktoś lubi. No to pan jest mężczyzną, no to... Ja bym nie nosił. Nie? Nie, ja bym nie nosił. Ale co? Czego? Pana widzi w domu. Czyli takie typowo kobiece, nie? A słuchawki. Akurat za dużo pieniędzy już nie mam. Przed świętami to masakra każdy. Która godzina? 15 koła zostało. No ale co ma godzina do czegokolwiek? Przecież my w tym momencie nie oglądamy shortsów. Tylko Lombard to był. Ale masz rację, no miały być jeszcze chwilę shortsy, no to idziemy już. To widziałem. Lewica szła do wyborów z... She like apples. I can go prep some apples for you. Chciałbyś pracować w Lombardzie, pół dnia nic się nie robi? No to idź pracuj. Defrost, nic nie oglądam do plecaków. Za dużo skupienia. Co się dzieje?
Filmiki do oglądania z grą, to muszą być główne gry. Well, the latest research analyzed the 49 study. Co to jest? Znowu się popsuł algorytm, dajcie jakieś shortsy jeszcze. Ty, Darolew streamuje? Ilość kamperów dzisiaj. Jezus, to Polak, on mnie zabije. Przepraszam. Kto jest dzisiaj największym właścicielem ziemskim? Bill Gates. Lata samolotami, my oczywiście w kominku nie możemy palić, bo my co dwa. Jezus Maria. Dobra, Subway na koniec. Emotazar. Co tam było? A ten Subway to oszusty. W sensie ten filmik. Snoop Dogg nie żyje? Tyle mięsa na pieprzy, no przecież... Nie, czy to jest mięso w ogóle? Czyjś tofu. Ale to i tak tyle aż? Nie no. How much do you think I can bench? 205. Zacznij od tego, co to? Ja pier... Za dużo. Za mocny content. Ale ten. Co to? Ale czemu ty piszesz cum? Fajne. Taki to będzie smażony ser, ta? Fajne. Głodny jest, to napisał cum. Aha. Ty, ja zawsze trzeba od zera robić ten ser, żeby tak zjeść? Tupę za trudne to jest dla mnie. Przecież nawet nie wiedziałbym, jak to zrobić z tym poradnikiem, a co dopiero bez. Bench press checklist. Jaka jest wasza ulubiona pozycja i dlaczego? Ja najbardziej lubię na jeźdźca, bo właśnie w taki sposób mogę tylko i wyłącznie dojść. Kontrolę mam. Ja najbardziej lubię po prostu... Z kolegą. Z kolegą. Ja też. W ogóle, że... Ej, pomóż mi, nie blokuj! Jeszcze pod ręką. Ej, kurwa, Ej, pomóż mi, nie blokuj! Jeszcze pod ręką. Ej, kurwa, Szanowne panie, kiedy... Dobra, na koniec. Jestem tylko człowiekiem. Nachodzi mnie ochota, żeby jakoś tak zrobić, żebyście zniknęły. Ale nigdy w życiu nie głosowałbym za tym, żeby można was było odessać jakimś dużym odkurzaczem albo żywcem poćwiartować. Jezus Maria. Przerywam to. Przerywam to, panie pośle. Szanowny panie. Głosujesz na Konfederację? Nie, nie no, dobra. Naprawiony Elgort. Już się bałem, że sama polityka idzie. Ej, moja ulubiona Milka to jest. Jak on to... Nie no, znowu w tortille to wpieprza. Jezus Maria. Wyłącz kebabiarza już. Smakowite. Dobra. Obejrzmy tego jeszcze. Lootbox.
Idziemy grać. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę